Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Biszkopter. Dzisiaj znajdujemy się oczywiście na GeForce Kingsie. Aktualnie trwa evencik Xmas Strike. Będzie się kończył za 24 dni, czyli będzie trwał do przyszłego roku. Ale zanim sobie do niego przejdziemy, pamiętajcie oczywiście o moim kodziku. Możecie z niego korzystać klikając sobie w link, który znajduje się w opisie tego filmu, lub klikacie sobie tutaj kod promocyjny i wpisujecie sobie ręcznie kodzik AbuKLIFE, albo Biszkop, albo Biszkopter, ale AbuKLIFE jest według mnie najlepszy. Więc tak, wpisujecie sobie kodzik AbuKLIFE, klikacie użyj i dzięki temu jednemu kliknięciowi macie kliknięciu, dzięki temu jednemu kliknięciu macie 5% do doładowania waszego portfela, tak, oraz macie darmową skrzynkę do otwarcia. Zapytacie się, ej, Biszkopta, ale jaka skrzynka? Jak za darmo, to ja chcę, dawaj tą skrzynkę. A ja ci mówię, że wchodzisz sobie tutaj i... A, zaraz ci pokażę. Tutaj klikacie sobie oczywiście plusik, jeśli chcecie sobie coś tutaj doładować. I możecie użyć sobie przelewów 24, przelewów bankowych, blika, lubię blika, PaySafe Cardzi, karty podarunkowe, PaySafe Cardy, PayPal, Wizy, Zena, ViaPay'a, Skrilla, jakiegoś płatności SMS, ZondaPay'a, no naprawdę wszystko. No i to oczywiście będzie się doliczał was, wasz bonusik, czyli 5%. A my przejdziemy sobie do skrzyneczki, która, tak jak mówię, jest dla was za darmo. Jeśli jeszcze nigdy nie korzystaliście sobie z GeForce Kingsa, no to sprawdźcie, bo na pewno ta skrzyneczka po wpisaniu mojego kodu jest dla was za darmo do otwarcia, więc klikamy sobie milspeka. Tu powinno pisać, zamiast tej ceny, powinno pytać, posłuchajcie, o, proszę bardzo, tutaj będzie za darmo i mamy tutaj tak, oczywiście im droższy przedmiot, tym niższa szansa na niego. Tak samo tutaj, im tańszy, tym większa szansa. Wiadomo, tu są te szanse fajnie tutaj porozdawane, więc sprawdźmy sobie, co tutaj sobie trafimy z tego. Co my sobie tutaj z tego trafimy. Kurde. No powiem wam, że konkrecik. Tak. Palnik Bunsena naprawdę na plusik, bo mi się mega podoba. I oceaniczny też bardzo fajny skinek. Mega ładny. Dobra, to jeszcze raz sobie otworzymy. Jeszcze raz sobie otwórzmy. Zobaczmy. Desert Eagle WF jakiś nam wleciał fajny. Okej. Dobra. Bardzo ładnie. To też jest mega ładny. Abyss. Bardzo super. Orange Crash, też fajny. I ostatni raz sobie otworzymy. I co tu? O, Rocket Pop! Mega ładny. Mega ładny. Mega ładny. O, i też Survivor Z, też super. No to co, możemy sobie przejść do evenciku. Zobaczmy tutaj, jak to wygląda. Nie możemy sobie tutaj otworzyć, prawda? Nie możemy, kurde. No szkoda. Dobra, tutaj macie oczywiście bitwy, tutaj macie zasady gry, jak to trybu gry. Tutaj macie Brickera, oczywiście za otwieranie tych skrzyneczek otrzymujecie żetony, które potem, te żetony, jakby nie patrzeć, są za darmo, bo je dostajecie jako dodatek do tego, że otwarliście skrzyneczkę. No i potem możecie to sobie wykorzystać, na przykład tutaj na Brickerze, na Generatorze, a im więcej tych bombek będziecie mieli, tym wyższe miejsce w rankingu będziecie zajmować, tak? Więc przykładowo tutaj kolega ma ponad 2200 tych bombek, ma miejsce 50, a kolega, który ma tych bombek 13000, już ma miejsce 7, a ten kolega ma miejsce pierwsze, 25000 żetonów posiada. No, to jest niezły gracz. No ale tak jak mówię, w dzisiejszym odcineczku będziemy sobie, a może P90 sobie otworzymy. Ja w sumie nie mam skina do P90, więc jak najbardziej, jak najchętniej sobie tutaj jakiegoś ładnego skinka stąd trafię. Zobaczmy. Jakiś ładny, no nie chodzi o wart. O, i pięknie, to mi się podoba. To mi się podoba i to jest najładniejszy skin Dead by Kitty, chociaż komuś się nie może podobać. Shapewood też jest naprawdę mega ładnym skinem do P90, super, super. Sprawdźmy sobie dalej.
Zobaczmy. Okej, i ten też jest bardzo ładny. Nawet Grim tu wyleciał. Wow, no powiem, że wirusek też jest naprawdę mega spoczko. Ale taki Asimovek, taki klasyczny trochę bym... O, i patrzcie. Dwa Asimove mamy. No i pięknie, to mi się podoba. Super. Glacier Mesh, nie wiem co to jest. Nie podoba mi się. Brzydki trochę. Ale kolejny Asimov, ten już chyba nie jest taki obdrapany jak tamten. Fajnie, pewnie 50. Nostalgia, no ten już jest zniszczony niestety. Ten już jest niestety zniszczony. Ale Szejpudzik też się nam tutaj trafił. No i otwórzmy sobie ostatni raz. I tym razem mamy Szejpuda. Ale jak mi z Tataraku, czy... Nie, ale za to w fajnym stanie, minimalware, więc na pewno nie będzie jakiś tam mega porysowany. Więc co, kochani, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcineczek. Pamiętajcie oczywiście o moim kodziku albo Clash przez V. No i co, trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka.